roku 2020 pandemia koronawirusa wywołała największy w historii kryzys w lotnictwie. Obostrzenia związane z zakazami ruchu pasażerskiego, kwarantanną czy obowiązkowymi testami spowodowały, że ruch pasażerski był niezwykle niski. Jak z tym stanem rzeczy poradziło sobie lotnisko w Pyrzowicach? Po bardzo dobrym 2019 roku, kiedy obsłużyliśmy 4 840 000 pasażerów, w 2020 planowaliśmy obsłużyć nawet do 5,5 miliona. To miał być najlepszy wynik w historii lotniska. I pierwsze dwa miesiące 2020 roku, one wskazywały na to, że realne jest osiągnięcie tego wyniku, ponieważ wszystkie porty w Polsce notowały dwucyfrowe wzrosty procentowo. Rok zapowiadał się bardzo dobrze, jednak w marcu kraj objęła pandemia koronawirusa, która wręcz zdemolowała przewozy pasażerskie. My w roku 2020 obsłużyliśmy zaledwie 1 440 000 pasażerów. To jest o 70% mniej w porównaniu z 2019 rokiem. Najwięcej pasażerów w ubiegłym roku skorzystało z pyrzowickiego lotniska w styczniu. Najgorszym miesiącem zaś okazał się być kwiecień. Najpopularniejszymi trasami z Pyrzowic w dalszym ciągu jak w latach ubiegłych były Anglia, Niemcy, Bułgaria, Turcja, Grecja czy Hiszpania. W Pyrzowicach ze względu na to, że jesteśmy największym lotniskiem czarterowym w Polsce, on się charakteryzował dużą sezonowością i ten taki pik zawsze odnotowywaliśmy w lipcu i sierpniu, kiedy to w latach 2018-19 obsługiwaliśmy około nawet do 700 tysięcy pasażerów miesięcznie. Z kolei w roku 2020 najlepszym miesiącem był styczeń tak naprawdę, kiedy do tych podróżnych było troszkę wyżej 200 tysięcy, no to pokazuje, jak pandemia wszystko przewróciła do góry nogami. Ratunkiem dla lotniska w Pyrzowicach okazała się być przystosowana infrastruktura do obsługi samolotów towarowych. Rok 2020 był rekordowy pod kątem przewiezionego frachtu w Pyrzowicach. Obsłużyliśmy 20 132 tony frachtu. No i to jest najlepszy wynik w historii pyrzowickiego lotniska. Taki stan rzeczy był możliwy dzięki konsekwentnie rozwijanej infrastrukturze w obszarze cargo. Od 2007 roku w Pyrzowicach rozbudowuje się lotnisko pod realizację ruchu towarowego.